tym momencie zaczął się event, gdzie możemy dostać 10 darmowych megaboxów albo 60 star dropów. W zakładce aktualności w grze od tego momentu możecie już głosować na to, czy następną nagrodą wolicie, żeby były star dropy czy megaboxy. Żeby dostać wszystkie możliwe nagrody z tego eventu, jako cała społeczność musimy zdobyć 16 milionów eliminacji. No i teraz pokrótce przedstawię wam, o co tutaj dokładnie chodzi, bo możecie dokładnie nie wiedzieć. Jak klikniemy w to oto pole na górze, to wyświetla nam się, na co chcemy oddać głos, żeby następną nagrodą było. Czyli chodzi tutaj, że następną nagrodą będzie albo 1 megabox, albo 6 star dropów. I w tym momencie jako społeczność musimy oddawać głosy na to, jaką następną nagrodę chcemy dostać. Przy okazji kolejnej nagrody będzie to wybór między 2 megaboxami a 12 star dropami. I ostatnią nagrodą będzie 7 megaboxów albo 42 star dropy. Ogólnie to na początku myślałem, że każdy będzie miał wybór i według siebie będzie wybierał, co wolałby dostać, ale jednak wygląda na to, że jako cała społeczność musimy zadecydować, co będzie nagrodą. Póki co w pierwszym głosowaniu megaboxy wygrywają i jeśli odblokujemy już pierwszą nagrodę, to wtedy będziemy mogli głosować na następną. Czyli niekoniecznie zawsze dostaniemy megaboxy, ponieważ co nagrodę może być to zmienione na star dropy. Chociaż moim zdaniem i tak wygrają tutaj megaboxy, bo gracze jednak wolą to dostać. Przy okazji pierwszego głosowania ja zagłosowałem na mega skrzynkę zamiast 6 dropów, ale na przykład przy ostatnim głosowaniu nie wiem, czy nie zagłosowałbym na star dropy. Mogłoby to być trochę lepsze? No zobaczymy. A wy teraz napiszcie mi w komentarzu, po której stronie jesteście. Czy wolicie dostawać megaboxy, czy star dropy? Jak już mamy oczywiście mowę o mega skrzynkach, to w tym momencie w sklepie również mamy do odebrania taką darmową. Także ja już odbieram i uwaga, czy dostaniemy jakieś skinki? No, póki co błyskotki, zobaczmy. Punkty mocy i uwaga, czy coś będzie? No niestety, podwajacze i monety. Więc tak się prezentują nagrody z mojej darmowej skrzynki. Również dalej w tym momencie jeszcze trwają, jak widzicie, letnie oferty na skinki, które są przecenione aż o 75%. I w sumie możecie również napisać, czy wy kupujecie te oferty, czy jednak zostawiacie sobie gemy na pirackie skiny, które jak wiemy w tym tygodniu już powinny się pojawić. Albo w następnym tygodniu. Więc żeby ten odcinek nie był zbyt krótki, to w tym momencie kupimy sobie tego tutaj pleśniowego Majka. 39 gemów to jest bardzo niska kwota i myślę, że za taką cenę jak najbardziej można takiego dynamajka sobie sprawić na konto. Zobaczmy jeszcze tutaj pakiecik. No, nie ma niestety pakieciku, ale mamy tylko emotkę. Mam nadzieję, że ten koleżka dostanie swoje mityczne pakiet, gdzie będziemy mieli jeszcze spray i ikonkę w przyszłych aktualizacjach, bo póki co nie opłaca się kupować tego skina, chociaż za te 39 myślę, że to i tak jest spoko opcja. Tak więc to by było na tyle w tym filmie, widzimy się w następnych odcinkach, siemano!